Historia Sandomierza i fotografii w pigułce. Tak pokrótce można opisać wystawę prezentowaną w sandomierskim ratuszu, której pomysłodawcą, autorem i wykonawcą jest Piotr Kusel, pasjonat starych czarno-białych zdjęć Sandomierza, obecnie pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury. Ekspozycja jest owocem jego kilkunastoletniej pasji związanej z gromadzeniem takich archiwalnych zdjęć. Od dawna marzył o tym, by stworzyć wyjątkowe, nowe miejsce w przestrzeni miasta i w końcu mu się udało. Na to realizację tego marzenia musiałem czekać 12 lat. Pukałem przez wiele lat do różnych osób, żeby stworzyć takie miejsce. Nie udało się. No i przyszedł odpowiedni moment, kiedy jako pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury miałem stanowisko koordynatora do spraw artystycznych i wystaw i zaproponowałem mojej dyrektorce, żebyśmy coś takiego zrobili. No i fantastycznie, bo właśnie to był ten moment. Powiedziała tak, robimy to. I od września to jest efekt pracy. Właśnie z tą wystawą, finał tej pracy. Wystawa zatytułowana Czarno-biała fotografia Sandomierza składa się z dwóch części, ekspozycji stałej i czasowej. Pierwsza z nich prezentuje historię techniki fotografii i aparatów. Aparatów skrzynkowych, miechowych, studyjnych, lustrzanek, no ponad 100 aparatów, więc jest w czym wybierać. Materiały fotograficzne pokazujemy poprzez te wszystkie jakby zdjęcia na szybach, na blachach, no i oczywiście celuloid, czyli pokazujemy tak jak historia fotografii się toczyła i na czym robiono zdjęcia. Oczywiście mini ciemnia zaaranżowana, żeby wytłumaczyć, jak wywoływały się te zdjęcia. W zaaranżowanym atelier fotograficznym można zobaczyć m.in. powiększalniki, kopiarkę do negatywów, kuwety, koreksy, stół retuszerski czy zegar do ustawiania czasu naświetlania. Nie brakuje tu różnego typu negatywów, jak i fachowych książek czy czasopism. Wszędzie są dawne zdjęcia, a jedna z tablic zawiera stare portrety sandomierzan. Uwagę przykuwają oczywiście aparaty fotograficzne, w tym m.in. te duże studyjne. Na pewno ciekawostką jest nasz wielki aparat, wielki skrzynkowy, miechowy aparat, który został darowany, tak jak wiele eksponatów, od sandomierzanina Rafała Biernickiego, który jest artystą, fotografikiem. A ciekawostka polega na tym, że nie tylko mamy tak wyjątkowy aparat, tak wielki, ale mamy też fotografię zrobioną tym aparatem. Jest tam Marcin Bożencki, też były pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury, więc taka piękna analogia. Portret z jego twarzą i z zamkniętymi oczyma. Marcin nie żyje, zmarł w tamtym roku. Zwiedzający wystawę mogą poczuć tu atmosferę starego kina. Wszystko za sprawą symbolicznego sandomierskiego retrokina z fotelami, szyldem i projektorem, gdzie wyświetlane są czarno-białe ujęcia nakręcone w Sandomierzu, jakie zostały zrobione od czasów przedwojennych. W drugiej części sali ratuszowej prezentowane są tablice ze zdjęciami, na podstawie których można prześledzić historię 7 fotografów, którzy prowadzili w Sandomierzu pierwsze zakłady: Jana Leona Kołeckiego, Franciszka Mańkiewicza, Lucjana Kolasińskiego, Mariana Kosowskiego, Edwarda Bryły, Wojciecha Walczyny i Henryki Pieklik. Udało nam się tę historię jakby chyba po raz pierwszy jednak zebrać i jakoś opublikować w jednym miejscu, no bo jakby była zawsze mowa o fotografach Sandomierza, tych pierwszych, którzy nie mieli zakładów, te publikacje, informacje już były, natomiast to jest o tyle ciekawe, że o zakładach fotograficznych Sandomierza jeszcze chyba nikt nie pokusił się, żeby jakby zrobić wystawę, czy w ogóle jakąś tą wiedzę zebrać w jedno. Zakłady fotograficzne w Sandomierzu to ekspozycja czasowa. Kolejnym tematem ma być sandomierskie harcerstwo. W związku z rokiem 2024, ogłoszonym rokiem Marii Kozłowej, prezentujemy klip pod tytułem Ptaskowie, który jest aranżacją lasowiackiej pieśni tradycyjnej Ejwy Ptaskowie, przekazanej właśnie przez Marię Kozłową. Wideo do utworu nagrali sandomierzanka Aleksandra Słuchowiecka wraz ze swoim bratem Marcinem Członką. Widziały Jasiejka mojego, Cyśta nie widziały Jasiejka mojego. Ej, widziałeś wago w gajoce presowem, ce są se głowi się grzebykiem perłowym, ce są se
Santiago Roncagliolo rozpoczyna Noc szpilek zdaniem: nie byliśmy przecież żadnymi potworami. Możliwe, że trochę przeholowaliśmy. Wszystko zaczęło się na lekcji wychowania seksualnego w jezuickiej męskiej szkole bez dziewczyn w Peru w Limie lat 90. XX wieku. Nauczycielka może niewłaściwie albo nieudolnie przekazywała wiedzę na interesujący chłopaków temat. W efekcie grupka kumpli Beto, Moko, Carlos i Manu postanowili ją ośmieszyć. Postrzegani jako raczej ofermy klasowe, być może tylko chcieli poprawić swój wizerunek. Niewyobrażalne stały się skutki głupiego żartu. Poznajemy je w relacjach czterech dorosłych już bohaterów. Powstaje nieomal scenariusz filmowy, którym nie pogardziłby Quentin Tarantino. Brutalna, surowa proza, momentami makabrycznie śmieszna, pełna jest kipiącego testosteronu, seksualności, pożądania, wulgaryzmów. Noc szpilek to thriller, ale nietypowy. Warstwa psychologiczna jest w nim doskonała. Ważne jest tło społeczno-polityczne, skutki wojny z Ekwadorem, terroryści, wojna domowa, wybuchające bomby na ulicach. Okrutna codzienność pozbawiała nastolatków perspektyw życiowych, poczucia bezpieczeństwa. Dodatkowo dramaty domowe, u każdego z przyjaciół inne, śmierć matki, nerwica pofrontowa ojca, rozwód, brak akceptacji skutkowały potężnym głodem uczuć rodzicielskich. Kiedy chłopak tak bardzo się stara, żeby pokazać, jaki jest twardy, to może znaczyć tylko jedno, że tak naprawdę jest bardzo wrażliwy. Wszyscy tacy byliśmy, jak szklanki na chybotliwym stole, które zaraz spadną i się stłuką. A ja byłem najsłabszy. Ja byłem z porcelany. Nieistotne, czy Peru i czy lata 90. Deficyt uczuć rodzi problemy zawsze i wszędzie. Co wydarzyło się podczas Nocy Szpilek i dlaczego właściwie szpilek? Intrygujące. Zachęcam do przeczytania tej wielowarstwowej, wyśmienitej prozy. Piotr Bukartyk to w świecie polskiej piosenki postać absolutnie wyjątkowa. Znakomity autor i kompozytor wykonywanych przez siebie piosenek od lat wymyka się prostym klasyfikacjom, z upodobaniem mieszając muzyczne style. Bilety w cenie 40 zł do nabycia na stronie Kup Bilecik i w Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu. Janistan tworzą dwaj utalentowani muzycy, Janusz Kasprowicz i Stanisław Marinczenko. Koncerty duetu odbiegają od stylistyki typowej dla występu bardów. Bogate instrumentarium, takie jak akordeon, buzuki, mandolina i oczywiście gitary, niebywale urozmaica brzmienie, które eliminuje monotonność występu, zwłaszcza podczas wirtuozerskich popisów multiinstrumentalistów. Z okazji Dnia Kobiet Teatr Seniorów działający przy Tarnobrzeskim Domu Kultury zaprezentuje spektakl poetycko-muzyczny zatytułowany Jej Portret. Po spektaklu odbędzie się występ chóru Ale Babki z Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. W galerii TDK można już oglądać wystawę pokonkursową czwartej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego na projekt książki ilustrowanej dla dzieci Jasnowidze. Na konkurs napłynęło 1000 pozycji, z których międzynarodowe jury wybrało 42 najciekawsze. Plansze oprócz ilustracji zawierają inspirujące pytania i zadania dla aktywnych zwiedzających.
Piotr Radecki to stalowo-wolski fotograf. Odskocznią od jego pracy zawodowej jest fotografia analogowa oraz wielkoformatowa. Od kilku lat zajmuje się fotografowaniem w technice mokrego kolodionu, polegającej na naświetlaniu w aparacie szklanej płyty pokrytej warstwą kolodionu, w wyniku czego po wywołaniu powstaje na niej obraz negatywowy. Grupę teatralną Uciecha z Grochowego stanowią osoby dorosłe, dla których teatr stał się pasją. Chętnie spotykają się na próbach, współtworzą scenariusze, dekoracje i stroje. Repertuar zespołu stanowią sztuki lekkie z humorem oraz scenki kabaretowe, które gwarantują dobrą zabawę. Tym razem przygotowany został spektakl z okazji Dnia Kobiet. Śladami kobiet po Zamku Królewskim to nietypowe zwiedzanie będące niemalże metaforyczną podróżą w czasie poświęconą historycznym kobietom związanym z Zamkiem Królewskim, bohaterkom legend oraz obrazów z kolekcji Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Kagol! Podaj się do płota! Film w reżyserii Artura Żmijewskiego pokazuje losy rodów Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na ziemię odzyskane. Bo co? Konusie! Konusie? Konusie! Złodziejskie chwosty wy! Naszego wam się zachciało? Ot takiego! Ty do wielkich rzeczy narodzony! Tobie trzeba żonę znaleźć. A to ja już znalazł. Ty nic nie mówił, że ja się tobie podobam. Jak nie mówił, jak mówił? Nechajka z samym miód, ale mania bogata. Toż ona sucha jak wierzba. Ale u jej ojca dwa konie jak te smoki. Jak chcesz, to bierz. Amen! Amen. Nie ten wygrywa, co chce cudzy los poprawić, ale ten, co swój umie wybrać. Ty nas wszystkich wytracisz. Toż ty nie wybierasz czasu, kiedy żyjesz, ale możesz wybrać, jak żyjesz. Książę Paul Atreides rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Duny. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Deal with this prophet. Send assassins. Fade Rotha. He's psychotic. I see possible futures all at once. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. There is a narrow way through. Form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are.
Consider what you're about to do, you Paul Atreides. Silence! This prophecy is how they enslave us! Dzień dobry. Dzień dobry. My na serniczek. Majka i Agata. Obie są po 50, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Któregoś razu postanawiają zamienić się swoimi życiami. Nieoczekiwana zmiana ról przynosi szereg komplikacji, zabawnych zwrotów akcji i wyzwań, którym kobiety będą musiały stawić czoła. Ja też. Jak to umarła? Kiedy? Wyprostuj się i grubaski po prawej. W dupie to mam. W dupie mam, przepraszamy. Mamo, nie widzisz, że już nie dajesz sobie rady. Ile ona ma lat? 24. Ty to chociaż masz dzieci. O, gdzie mają. Też cię kocham. Misy i gongi. Kokę, ekstazy. Obiecanki, tacanki. Masz, tabletka szczęścia. Rzadko piję. Widać to po pani. Zostajemy przy Melisie. Agata. Dosyć. Wiem, co nam dobrze zrobi. Ale to jest ekstra. No przeprosiny. Nie jadam cukru. Niech pan zabierze te swoje osy. Świat będzie wam sprzyjał. Wszystko jest w głowie. Gadasz jak stara baba. Jestem starą babą. Piękną starą babą. I w każdym ulu jest tylko jedna królowa? Tak. Gdzie w tym wszystkim są samce? Clara Mu i Gavin, czyli para rezolutnych detektywów, musi rozwiązać kolejną zagadkę. Tym razem gra toczy się o dużą stawkę, bo zniknęło magiczne nasiono, które może uratować krowie wzgórze. Kto je ukradł i jaki miał w tym interes? Wzrok mamy orli i świetny słuch. Czujni jak ważki, mkniemy jak duch. Poślad mnóstwo świeżych lub nie, tu wskazówka znajdzie się. Ciągle ci miesza tu ktoś, to detektywa los. Czasem już masz tego dość, to detektywa los. A może to byłeś ty? Odmawiam komentarza. Proszę pozwolić, że pogrzebiam w pamięci. Ciągle ci miesza tu ktoś, to detektywa los. Czasem już masz tego dość, to detektywa los. Dość. Zagadka Clary Mu. This is Bella. Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. I am Bella Baxter. And there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. People seem to think they know why I'm here. Do you think I've come to
Jezus rozpoczyna swoją misję, dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat. It may mean that people will be hated by those closest to them. What's so important? Feels like the beginning of something. War, maybe. Lazarus! Come out! I am the life that overcomes death. I guess you're not holding back anymore. I can't. I'm out of time.